Słoneczne niedzielne popołudnie w Gnojniku odbył się bieg pod nazwą Wesna Run, który zorganizowany został w związku z 800-leciem istnienia miejscowości. Pomysł zrodził się w momencie, kiedy pisaliśmy projekt pod tytułem Jesteśmy aktywni dla zdrowia i na 800 lat Gnojnika, czyli w ubiegłym roku wiedzieliśmy, że w tym roku będziemy świętować 800 lat wioski i zaplanowaliśmy 5 marszobiegów w górach, w różnych miejscach, w Pieninach, w Tatrach, w Beskidzie Śląskim, Sądeckim. I na finał tej naszej aktywności górskiej postanowiliśmy zorganizować bieg. No i dzisiaj właśnie ten piękny dzień. Mamy fantastycznych zawodników, dużo zawodników z Gnojnika, ale też przyjechali z Kielc, i z Podkarpacia, i z dalszych zakątków Małopolski, także bardzo się cieszymy, będzie aktywnie dzisiaj. Ja myślę, że ponad 200 ogólnie, albo nawet więcej, ponieważ śmiało można powiedzieć, że blisko 500, ponieważ mamy tak biegaczy, Nordic Walkingowców, mamy zespoły, które będą kibicować, prezentować, a też pójdą z nami spacerem albo marszobiegiem do parku. Także, a sądzę, że w pikniku weźmie jeszcze więcej udział osób. No, liczymy na to, że mieszkańcy Gnojnika będą świętować z nami. Zakończenie mamy w najpiękniejszym miejscu, jakie jest w gminie Gnojnik, czyli w parku w Gnojniku. Najpiękniejszy parkiet, najpiękniejsze miejsce na rekreację. Jak podkreśla wójt gminy Gnojnik Sławomir Paterek, połączenie inicjatywy aktywnego spędzania wolnego czasu ze świętowaniem obchodów 800-lecia miejscowości jest ideą godną pochwały. Jest to jedna z wielu inicjatyw, które właśnie były organizowane z okazji jubileuszu 800-lecia miejscowości Gnojnik. Najpierw tak hucznie świętowaliśmy obchody tego jubileuszu w ramach też Dni Gminy Gnojnik, chociaż cały rok jest przepełniony różnego rodzaju atrakcjami, konkursami właśnie z tego tytułu pięknego jubileuszu 800 lat. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w biegu przełajowym na 4 km lub marszu Nordic Walking. Jak oceniają oni organizację biegu? Trasa była bardzo wymagająca i trzeba było rozegrać ją niezwykle taktycznie, żeby biegnąc pod górkę zostawić troszkę siły na koniec. Nie można było wystartować zbyt mocno, tym bardziej, że na plecach od połowy dystansu siedział mi mój kolega z Tarnowa, Jarek. Wczoraj też biegaliśmy razem, no i też udało się go pokonać, ale nie ukrywam, że kosztowało to dużo sił. Dlatego dzisiaj troszkę na takich zmęczonych nogach. Na początku troszkę asekuracyjnie, tak jak mówiłem, no i od połowy dystansu postanowiłem przejąć inicjatywę i wziąć sprawę w swoje ręce. Jest bardzo dużo biegów w tym dniu, nawet Wierzchosławice też rozważali, ale tu kolega blisko mieszka w Brzesku i polecił ten bieg, że może być ciekawy. Uważam, że chodzenie o kijkach jest fantastyczną rzeczą, zwłaszcza dla starszych osób, a do takich się już zaliczam. I jak Państwo widzicie, ze mną jest grupka osób starszych, gdzie jednak ćwiczymy nie zawsze co tydzień, ale staramy się, żebyśmy chodzili o kijkach, żeby sprawność fizyczną poprawiać. Uważam, to jest fantastyczna rzecz, a dzisiaj pogoda dopisuje, więc... No świetne, wesoło, rozrywka, no cóż więcej można powiedzieć. Dacie radę tak biegnąć przez te 4 km również z dorosłymi? Nie wiem, bo to jest dosyć dużo dla nas. Jeszcze tak nigdy nie biegłyśmy. Namówił mnie kolega do biegania, a w bieganiu ta chwila, jak mijam metę, ta euforia, te endorfiny, to jest najlepsza chwila. Jak długo się przygotowywałeś do tego, żeby biec? Jeden dzień. Fantastyczny pomysł Stowarzyszenia Wesna, aby w ten sposób uczcić 800-lecie miejscowości i połączenie właśnie z tą promocją zdrowia, ruch, przede wszystkim ruch. Biegi, marsze, ćwiczenia inne, bardzo fajna rzecz, fajna inicjatywa. Bardzo fajna, właśnie mój synek bierze udział Nikodem, także będę mu kibicować. Bieganie to jest moja pasja, jakieś tam czołowe lokaty, nawet w takich mniejszych biegach uzyskuję od niedawna, bo jestem totalnym amatorem. Pracuję w sklepie dla biegaczy w Tarnowie, dlatego bieganie to moja codzienność i jest to niezwykle satysfakcjonujące biegać na pierwszym miejscu i słyszeć tą wrzawę właśnie wywołaną moją osobą. Adam Winczura ze Stowarzyszenia Sokół Tarnów gratulował organizatorom świetnej organizacji biegu oraz przyciągnięcia tak dużej rzeszy biegaczy. Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów jest inicjatorem biegów, wielu biegów w Tarnowie. Pomaga również w organizacji biegów poza Tarnowem. Jest bieg w Wietrzychowicach, Wierzchosławicach. I spotkaliśmy na Facebooku Stowarzyszenie Wesna, więc trzeba było przyjechać tutaj. To też dobry pomysł na propagowanie właśnie tej kultury biegania. Tak, tak, tak. Właśnie najważniejsze, aby w małych środowiskach
Czasami wstydzimy się przebrać strój sportowy i w środku wioski, w środku małej miejscowości biegać. A my w tym pomagamy. To naprawdę jest duża przyjemność dla zdrowia, dla psychiki człowieka. Także zawsze będziemy popularyzować tego typu wyzwania i pomagać organizatorom w propagowaniu tych biegów. Czy to nie jest tak trochę, że przeświadczenie, stereotypy na wsi są takie, że no wyjść i biegać no to nie wypada? Oczywiście, dokładnie tak jest. Ci, którzy biegają, są takimi dziwolągami, ale to już jest jakby koniec tej epoki. Teraz zaczynają. Myśmy pokazali, są środowiska, które pokazują w tych małych miejscowościach, że można biegać. Uczy się tego na zajęciach z wychowania fizycznego. I jest efekt, proszę spojrzeć, obok grupa młodzieży za chwilę będzie biegać z nami, dzieciaków. A z tej miejscowości również pochodzą zawodnicy, którzy biegają w Tarnowie i osiągają zawodniczki, osiągają bardzo dobre wyniki w biegach, w lekkiej atletyce, w biegach długodystansowych. Jak zwykle niezawodni okazali się także miejscowi strażacy, którzy czuwali nad bezpieczeństwem biegających. Pracuję jako strażak, no i pomagam zabezpieczyć, żeby bezpiecznie było, żeby bezpiecznie biegli. Na mecie dla każdego uczestnika biegu czekał pamiątkowy, kolekcjonerski, ceramiczny medal zaprojektowany i wypalony specjalnie na tę okazję. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali zaś niepowtarzalne puchary w formie wesleńskiego koguta. Główną ideą, która przyświecała temu wydarzeniu, było promowanie aktywności sportowej nie tylko jako przemijającej mody, ale jako sposobu i stylu życia.